jedziemy na stojąco sobie, ale popatrzcie, wzrok pracuje nadal tak samo i przy skręcie staram się jechać tak, żeby ręce były luźno, żeby nie opierały się na kierownicy, żeby to nogi kierowały i zewnętrzny podnóżek bardziej obciąża. I też ćwiczenie robimy na biegu pierwszym, drugim i trzecim. Tak? Odpocznę chwilę na siedząco, wrzucam drugi bieg. I będziemy na stojąco robili ćwiczenie teraz znowu na drugim biegu. Ale pamiętajcie, staramy się, aby ten wzrok też pracował równolegle do nawierzchni. I obciążam bardziej zewnętrzny podnóżek. Wewnętrzna noga luźniejsza, a obciążam zewnętrzny. Czyli teraz lewa noga naciska, a prawa noga luźniejsza. Prawa noga naciska, a lewa noga luźniejsza. Wejdziemy sobie teraz na trzeci bieg i zrobimy to ćwiczenie również na trzecim biegu. Czyli staję i znowu tak, wzrok, popatrzcie, cały czas ten wzrok i ręce luźno na kierownicy. Nie obciążam kierownicy, nie obciążam te moje palce, popatrzcie, one cały czas na tej kierownicy luźniutko chodzą i wzrok. Czyli kolejne ćwiczenie było wykonane na biegu 6. Bardzo trudne ćwiczenie, jeżeli chodzi o jazdę na stojąco, ale bardzo przydatne nam motocyklistom, dlatego że w trakcie tego ćwiczenia, popatrzcie, praca wzrokiem, jednocześnie pracujemy nad luźnymi dłońmi, żeby nie obciążać nadmiernie kierownicy i w tym celu również pracujemy nad odpowiednim dociskiem zewnętrznego podnóżka. Zwróćcie uwagę, że wewnętrzną nogę praktycznie odrywam od podnóżka, czyli cały ciężar spoczywa na zewnętrznej nodze. To po co to jest i dlaczego? No to nie będę tego tutaj aktualnie tłumaczył, ale myślę, że jak spotkamy się na naszych szkoleniach, to będziemy mogli na ten temat szerzej sobie podyskutować i wtedy porozmawiać o technice, która wiąże się między innymi z wywieraniem nacisku na zewnętrzny podnóżek. Jak się podoba, lajkujcie, subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Zapraszam na kolejny odcinek, w którym pokażę technikę ciasnego zawracania, czyli tak zwany przeciwsiad.